Wspólnie z Wojciechem Saługą, posłem na Sejm, jesteśmy przed blokiem energetycznym w Jaworzniu, który stoi zepsuty, pomimo tego, że został wybudowany nakładem 6 miliardów złotych. Dzisiaj utknął jako wewnętrzna rozgrywka pomiędzy obozem rządzącym. Każdy robi wszystko, aby ten blok, zamiast produkować energię na lepszych parametrach, ponosić mniejsze koszty, no po prostu musimy płacić drogą energię, bo jest produkowana ze starych bloków energetycznych zamiast z tych nowych. Jeżeli chcemy, Polacy chcą wiedzieć, dlaczego prąd w Polsce jest drogi, to właśnie dlatego. Za 6 miliardów złotych wybudowano elektrownię, która przez rok nie mogła być uruchomiona, a następnie się zepsuła. I dzisiaj nie wiadomo, kto i kiedy ją naprawi. I zamiast produkować blok w takim nowoczesnym, tanim obiekcie, budujemy go w starych, przestarzałych blokach, pamiętających jeszcze czasy Gierka. W energii drożyzna, Polakom chleb za 10 zł, największa inflacja, a pisowscy nominanci, pisowscy prezesi nabijają swoje kieszenie pieniędzmi, między innymi za to, że doprowadzi do tego, że ten blok nie pracuje. Gdyby ten blok pracował, produkował energię w ubiegłym roku, Tauron, Polska Energia zapłaciłoby 300 milionów złotych mniej za zakup emisji, tych emisji, o których tak wiele w ostatnim czasie się mówi. Jeśli będą nowe, sprawne kotły, to i opłaty będą zdecydowanie mniejsze, koszty mniejsze i przez to tańsza energia dla naszych mieszkańców. Ale rząd Morawieckiego woli utrzymywać te stare, nieefektywne elektrownie kosztem nowych, blokować uruchomienie tych nowych, no po to, aby miał większe pieniądze do budżetu państwa. Od 2016 roku to jest 85 miliardów. Połowa z tych środków miała trafić, co najmniej połowa tych środków miała trafić na efektywność energetyczną, na nowe inwestycje. A gdzie trafia? Trafia do budżetu państwa. Między innymi Morawiecki podniósł sobie budżet kancelarii premiera 7-krotnie. W ubiegłym roku, w bieżącym roku ten budżet będzie wynosił już 830 milionów złotych. A za wszystko płacimy my, Polacy, w rachunkach comiesięcznych, drogi prąd, drogi gaz, droga energia, drożyzna, PiS. Dziękujemy. Dziękujemy.